Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję organizatorom Akademii Dziennikarzy za zaproszenie mnie do wygłoszenia tematu Niewydolność serca. Jest to bardzo ważny temat, który powinien być ciągle i wciąż na ustach wielu osób. Mam nadzieję, że Państwo jako osoby przekazujące informacje dalej przekażecie to, co należy dla pacjentów i nie tylko. Niewydolność serca jest epidemią XXI wieku i to wszyscy o tym wiemy, ze względu na to, że wzrasta coraz bardziej częstość zachorowań. W ciągu kilku lat o 25% prawie zwiększyło się zapadalność i chorobowość. Pacjenci, pomimo tego, że mamy bardzo dobrą terapię, nadal mają złe rokowanie. Proszę pamiętać o tym, że 1 na 5 osób zachoruje na niewydolność serca w ciągu swojego życia. W Europie na niewydolność serca choruje około 64 milionów osób i ta liczba zwiększa się. Wskaźniki zachorowalności i śmiertelności niewiele zmieniły się na przestrzeni lat i o ile w 2001 roku mówiliśmy, że niewydolność serca ma podobne rokowanie jak niektóre nowotwory, to w zasadzie niewiele się zmieniło. Także niewiele zmieniło się statystyki dotyczące przeżycia, zarówno rocznego, 5-letniego, jak i 10-letniego, pomimo tego, że mamy coraz nowe i lepsze terapie w leczeniu niewydolności serca. Szczególnym problemem są częste pobyty szpitalne i o ile pacjenci bez niewydolności serca mają znacznie lepsze przeżycie niż z niewydolnością serca, o tyle proszę popatrzeć na tę krzywę niebieską i granatową, wskazującą na to, że hospitalizacje w sposób zasadniczy wpływają na rokowanie pacjentów z niewydolnością serca. Do tego stopnia, że ten czas przeżycia zmniejsza się po każdej hospitalizacji, skracając się przy czwartej hospitalizacji, skracając to przeżycie do 9 miesięcy. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze leczyć pacjenta i żeby ten czas w domu, czyli pacjent, który żyje, jest poza szpitalem, jego skracanie się jest skorelowane z gorszym rokowaniem, czyli naszym zadaniem jest tak leczyć pacjenta, żeby w dobrej formie jak najdłużej przebywał w domu. Nie mamy rejestru dotyczącego niewydolności serca w populacji polskiej, ale te dane, które przedstawię, są to opracowania Ministerstwa Zdrowia, łącznie z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym, którego przedstawicielem w analizie tych danych był pan profesor Przemek Leszek. I co nam te dane dały? Dane obejmują informacje od stycznia 2013 do 31 grudnia 2018 roku i co się okazuje, że na 41-milionową populację w tym okresie prawie 2 miliony chorych z niewydolnością serca było zarejestrowanych. Co ważne jest, na przestrzeni tych lat zaobserwowano, że zapadalność na niewydolność serca się zmniejszyła, co wskazuje na to, że lepiej leczymy niektóre schorzenia układu sercowo-naczyniowego, ale niestety ta chorobowość, ta zapadalność na niewydolność serca dotyczyła obniżenia właśnie rekordów niewydolności serca zarówno w populacji kobiet, jak i z chorobą niedokrwienną. Natomiast jeżeli chodzi o chorobowość, to tutaj mamy odnotowane prawie 1 242 000 pacjentów z niewydolnością serca, gdzie większą część stanowią kobiety, u których dominuje etiologia niedokrwienna. I teraz, jeżeli chodzi o rokowanie, to rokowanie zależy od wielu czynników. Kobiety to jest ta linia, która jest pomarańczowa, prawdopodobieństwo przeżycia kobiet jest większe niż mężczyzn, także osób młodszych jest znacznie lepsze aniżeli u osób starszych.
Co więcej, bardzo istotne znaczenie ma wpływ na rokowanie chorób towarzyszących i tutaj to prawdopodobieństwo przeżycia znacznie jest niższe w sytuacji, kiedy u pacjentów występują dodatkowe schorzenia, które utrudniają leczenie, często opóźniają rozpoznanie i często też wprowadzają do trudności, doprowadzają do trudności w leczeniu. Jeżeli byśmy popatrzyli jeszcze na ten jeden parametr, o którym mówiłam wcześniej, to na rokowanie również ma wpływ częstość hospitalizacji i jak widać, im częściej pacjent jest hospitalizowany, tym to prawdopodobieństwo przeżycia jest mniejsze. I tutaj na wykresie przedstawiona jest sytuacja polskich pacjentów, jeżeli chodzi o schorzenia dodatkowe. Proszę zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy głównie na kolor właśnie zielony, są 1 do 2 czy do 4 to jest czerwony, czyli nasi pacjenci, ponad połowa pacjentów ma więcej niż jedno schorzenie współistniejące, co w sposób zasadniczy przekłada się na trudności w leczeniu i osiągnięcie sukcesów w terapii. To są koszty leczenia niewydolności serca w latach 2014-2016. Taki dokument pewno jest Państwu znany. Pokazuje on, że na koszty składają się nie tylko koszty bezpośrednie, więc hospitalizacji, ale także koszty bezproduktywności polskich pacjentów. No i tutaj widać, że w latach 2014-16 wzrost nakładów na leczenie pacjentów z niewydolnością serca to około 143 miliony rocznie, a całkowity koszt leczenia prawie 6 milionów. Tak więc gdybyśmy popatrzyli, z jakim pacjentem polskim mamy do czynienia z niewydolności serca, to są to najczęściej jednak pacjenci starsi, powyżej 70 roku życia, którzy chorują na chorobę niedokrwienną serca, więc chorzy po ostrych zespołach wieńcowych, z nadciśnieniem tętniczym, nowa populacja to chorzy onkologiczni czy z wadami serca, z towarzyszącymi schorzeniami takimi jak cukrzyca, obturacyjna choroba płuc, choroba dotycząca nerek, z niedokrwistością, przebytą udarem mózgu, migotaniem przedsionków, otyłością i depresją. Oczywiście występowanie schorzeń współistniejących wiąże się często z polipragmazją, a także z koniecznością wizyt u specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego też jest to trudna do leczenia jednostka chorobowa, do tego dochodzą problemy często rodzinne, społeczne, a postępowanie z takimi pacjentami na pewno wymaga kompleksowości. Gdybyśmy prześledzili, jak wygląda ścieżka pacjenta w naszym systemie opieki zdrowotnej, to łatwo zauważyć, że często rozpoznanie jest postawione zbyt późno, że pacjent z niewydolnością serca jest często niewyedukowany, a więc jest niesamodzielny w swojej chorobie. Pacjenci nie mają optymalizowanej, a często dobrze monitorowanej terapii, co w efekcie, nawet jeśli mają leki wdrożone, to te leki niestety, ale nie do końca są właściwie podawane pacjentom i w związku z tym są hospitalizacje, które są niepotrzebne. Mamy też dostęp do nowoczesnych terapii, nie wszystkie są refundowane, na niektóre zabiegi pacjenci długo czekają i nie ma przede wszystkim ciągłości opieki po wypisie ze szpitala, co powoduje, że pacjent wpada znowu w ten system, który jest niewydolny, jeżeli chodzi o opiekę ambulatoryjną. Pacjenci mają dostęp do większości podstawowych leków i otrzymują ją w różnym procencie, ale zazwyczaj rozpoczynanie terapii jest dobre, natomiast później tylko tak naprawdę 23% pacjentów jest leczonych w stopniu dobrym, a w stopniu umiarkowanym połowa. Wiemy natomiast, że dobry adherens do rekomendowanych terapii zwiększa prawdopodobieństwo przeżycia pacjentów.
Mamy więc takie punkty krytyczne, zbyt późne rozpoznanie, brak dobrze zorganizowanej opieki, ograniczony dostęp do kardiologicznej opieki specjalistycznej, często nieuwzględnianie w leczeniu chorób współistniejących, a także brak określenia zarówno kompetencji, jak i roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i opieki włączenia opieki pielęgniarek i brak koordynacji całego leczenia. Z czym więc boryka się taki pacjent z niewydolnością serca? Często poza tym wszystkim, o czym powiedziałam, samotnością, którą pozostaje w swojej chorobie. Takim fundamentem i podstawą leczenia pacjentów z niewydolnością serca jest ich objęcie kompleksową opieką w programach wielospecjalistycznych, uwzględniających te wszystkie cechy, o których mówiłam, optymalizację, edukację, odległą obserwację. I kompleksowa opieka nad chorym z niewydolnością serca, a więc projekt, który od lat próbujemy wdrożyć, ale nam się nie udaje, zawiera właśnie te cechy, czyli dobre leczenie szpitalne, ambulatoryjne, rehabilitacje. To wszystko realizowane jest przez zespół wielodyscyplinarny, w skład którego wchodzi szereg różnych specjalistów, nie tylko lekarze, ale także są dietetycy, rehabilitanci, pielęgniarki niewydolności serca, ale tak naprawdę w centrum i z zaangażowaniem powinien się w tym wszystkim znaleźć pacjent, bo tylko jego dobra świadomość o chorobie pozwoli na zrealizowanie tych wszystkich celów. I przedstawiliśmy ministrowi kilka lat temu program KOMS, który miał obejmować 6 ośrodków do realizacji w Polsce jako pilotaż. No ten program dotychczas nie został uruchomiony, a zawierał on wszystko to, co i zawiera dalej, co powinna mieć opieka nad pacjentem z niewydolnością serca, a więc kompleksowość, ciągłość, aktywny nadzór, nacisk na opiekę ambulatoryjną, jednodniową, współpraca ze specjalistami, aktywne wsparcie szpitalne na każdym etapie i przede wszystkim zaplanowanie indywidualnego planu opieki medycznej. I te wszystkie działania powinny być oparte o współpracę zespołów terapeutycznych, która polega na integracji zarówno pionowej i poziomej z zaangażowaniem podstawowej opieki zdrowotnej. To na co chcę zwrócić uwagę Państwu, to indywidualny plan opieki medycznej. On uwzględnia częstość wizyt lekarskich, pielęgniarskich u pacjentów właśnie w programie KONS. I to są nie tylko wizyty lekarskie bezpośrednie, ale także telefoniczne, zdalne wizyty, ograniczające, angażujące przede wszystkim pielęgniarkę niewydolności serca, uwzględniające także edukację pacjenta oraz monitoring lekarski. Bardzo ważną rolę w tym nowym modelu opieki będzie spełniać i już zresztą spełnia w niektórych jednostkach pielęgniarka niewydolności serca, która jest edukatorem i która jest łącznikiem między szpitalem, poradnią, rodziną i samym pacjentem. KONS jest nadzieją na poprawę sytuacji chorych z niewydolnością serca, jeśli zostanie oczywiście wdrożony. Czego potrzebują nasi pacjenci? Nasi pacjenci potrzebują dobrej opieki ambulatoryjnej. KONS jest wielką, niezaspokojoną potrzebę w opiece nad chorym z niewydolnością serca i czekamy na decyzję ministra, która się opóźnia, ale to wcale nie oznacza, że środowisko nic nie robi. Potrzebują wdrażania planu indywidualnej opieki medycznej. W dobie COVID przygotowania pacjenta do samoopieki, tak aby był w stanie sobie poradzić w sytuacji, kiedy nie będzie dostępu do lekarza, edukacji wewnątrzszpitalnej przed wypisem oraz jej kontynuacji w warunkach ambulatoryjnych za pomocą wyszkolonej właśnie pielęgniarki i dostępu do procedur, które są niezbędne często, żeby były wykonane o czasie, hamując tym samym postęp niewydolności serca. I teraz, co robi środowisko ekspertów dla poprawy sytuacji pacjentów z niewydolnością serca?
Cały czas trwają prace nad przystosowaniem projektu do potrzeb obecnej sytuacji. Aktualizujemy stronę Słabe Serce. Wdrażamy zasady optymalizacji farmakoterapii przed wypisem z wykorzystaniem nowych też terapii oraz wprowadzeniem tego indywidualnego planu opieki medycznej. W dobie COVID staramy się także propagować wykorzystanie teleporad, zarówno tej lekarskiej, jak i pielęgniarskiej, jako ten sposób, który pozwoli na monitorowanie stanu pacjenta oraz często także optymalizację terapii. Prowadzimy edukację pacjentów w zakresie dotyczącym samoopieki, samomonitoringu, wykorzystując wszystkie te narzędzia, które przygotowaliśmy przez ostatnie lata, a więc strona Słabe Serce, paszport dla pacjenta, inne przygotowane materiały. I w końcu dążymy do tego, żeby pielęgniarki zaangażowały się w edukację i monitoring pacjentów z niewydolnością serca. Zresztą mamy już pierwsze obserwacje dotyczące opieki nad chorym z niewydolnością serca w dobie pandemii, jeżeli chodzi o teleporady. W tym czasie 83% oferowało te świadczenia i no oczywiście deklarowało prawie 60%, że te telekonsultacje częściowo zastąpią tradycyjne wizyty ambulatoryjne. Takie doniesienie zostało opublikowane w Kardiologii Polskiej. Prowadzimy edukację chorego, rodziny, organizujemy Dni Świadomości Niewydolności Serca, aktualizujemy stronę Słabe Serce. Pojawiły się w dobie COVID-u informacje na temat rehabilitacji z propozycjami zestawów ćwiczeń. Pojawiła się sekcja pytań i odpowiedzi. Pacjenci mogą liczyć na wsparcie ze strony ekspertów w ich trudnych sytuacjach. Przygotowaliśmy aplikację dla pielęgniarek, która ułatwia edukację pacjentów z niewydolnością serca, a także w przygotowaniu są nowe narzędzia, projekt certyfikacji pielęgniarek edukatorek i nowe filmiki o życiu z niewydolnością serca. Bardzo zaangażowało się środowisko w edukację pielęgniarek niewydolności serca. Odbyły się dwa takie fora edukacyjne dla pielęgniarek. I mamy nadzieję, że to wszystko, czego nie udało się jeszcze nam w programie KONS uzyskać, to działamy poza KONS-em, bo jest to projekt, który mam nadzieję pozwoli nam zahamować epidemię niewydolności serca, jeśli te wszystkie elementy, te kompleksowość, koordynacja, aktywny nadzór, planowanie, ciągłość opieki i współpraca z pacjentem będzie zachowana. Wtedy uda nam się pewno zredukować częstość hospitalizacji o 30% oraz mieć własny rejestr niewydolności serca. I teraz chciałam podsumować, że niewydolność serca jest epidemią, która na pewno będzie narastać w dobie obecnej pandemii COVID-19. Ten przygotowany przez ekspertów model kompleksowej opieki uwzględnia większość potrzeb, które są związane z diagnostyką, leczeniem i ambulatoryjnym prowadzeniem chorych z niewydolnością serca. KONS wspiera koncepcję opieki koordynowanej, a środowisko ekspertów, pomimo braku działań wyrażających KONS, ciągle właściwie działa na rzecz poprawy sytuacji w niewydolności serca. Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele ograniczeń, ale to wcale nie oznacza, że nie ma obszarów, w których można coś zrobić bez dodatkowych nakładów i regulacji ministerialnych. I myślę, że my wszyscy lekarze, państwo, dziennikarze musimy nagłaśniać ten temat, edukować pacjentów, środowisko, bo właśnie takim przykładem, gdzie wiele można zrobić, jest problem edukacji pacjentów, rodzin, a także szkolenia wykwalifikowanych pielęgniarek czy edukowanie lekarzy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia.